Szanowni Państwo, radnie otwieram obrady 51. sesji Rady Gminy Niedźwica Duża. W dniu dzisiejszym witam bardzo serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta, Pana Wicewójta, Państwa Sołtysów. Witam serdecznie, jest też prezes naszej spółki komunalnej. Witam serdecznie. Jest Pan Mecenas też i Pani obsługująca naszą sesję też znana wszystkim. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu wysłany drogą elektroniczną. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, Pani Radna Kalinka. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Ja tylko woli formalności potwierdzę, że mamy kworum, więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Jeśli nie będzie więcej wniosków, to proponuję głosowanie o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt, który myślę, że na koniec sesji po punkcie 13, między 13 a 14, byśmy wprowadzili. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o ten projekt uchwały zgłoszony przez Panią Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rozszerzyliśmy porządek obrad. I tak jak wspomniałem, umieściłem go w punkcie 14 i punkt 14 zmieniam na 15. Dobrze, Szanowni Państwo Radni, ja teraz pokrótce poinformuję o punkcie drugim, o korespondencji i pismach, które wpłynęły do Rady Gminy pomiędzy sesjami. I tak mamy wniosek w sprawie budowy oświetlenia w Majdanie Krężnickim. Zostało to przekazane do Pana Wójta. Kolejna sprawa to jest wniosek o poszerzenie drogi gminnej oraz budowę chodnika lub budowę tylko chodnika przy drodze na odcinku od restauracji Malibu do miejscowości Trojaczkowice. To zostało to przekazane do Pana Wójta celem rozpatrzenia. Kolejne pismo w sprawie działań dotyczących dyrektora szkoły podstawowej w Szkolnicach Dużych. To będzie dzisiaj w porządku obrad ten punkt właśnie, który rozszerzyliśmy. Czwarty punkt to wnioski do budżetu, które wpływają do nas i są kierowane. Ja tutaj proszę, żeby te wszystkie wnioski, które nas kierują, też Państwu radnym do wiadomości były kierowane. Zajmiemy się nimi, jak będziemy przystępowali do omówienia projektu budżetu i prac nad projektem. Kolejna sprawa to jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały naszej z sesji 30 sierpnia w sprawie zmiany miejscowego prawa przestrzennego. Zostało to skierowane do Pana Wójta celem rozpatrzenia i udzielenia wyjaśnień. Tam wojewoda kwestionuje niektóre zapisy w naszej uchwale. I kolejna sprawa jest to wniosek mieszkańców ulicy Lipowej i ulicy Kościelnej w sprawie budowy oświetlenia na pozostałej części ulicy. Ja tutaj też proszę o skierowanie do Pana Wójta celem rozpatrzenia tego wniosku. To wszystko, cała korespondencja, która wpłynęła pomiędzy sesjami do Rady Gminy. Ja teraz oddaję głos Przewodniczącym Komisji. Może Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej bierze pełność. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu wspólnie z Komisją Samorządności Spraw Społecznych i Obywatelskich w dniu wczorajszym, 3 października, odbyła posiedzenie. Główne kwestie dotyczyły zaopiniowania projektów uchwał, które będą dzisiaj przedmiotem obrad. I tak zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krężnica Jara. Podobnie plany odnowy miejscowości Krepsówka i Marianka. Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia gminy
Niewidzica Duża do Stowarzyszenia Lubelski Obszar Metropolitalny. Tutaj także komisja zapoznała się z tym tematem i zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Następnie zmiany w uchwale budżetowej na obecny rok. Tutaj zmiany są na poziomie około 321 tysięcy, zarówno wzrost w wydatkach i dochodach, nie mają wpływu na sytuację zadłużeniową gminy. Wydatki majątkowe, tam jest zmiana przeniesienia około 90 tysięcy złotych z kanalizacji na zakup pieców do budynku przy ulicy Belżyckiej, ponieważ tam są w złym stanie. Dochody wzrastają z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu podatku od nieruchomości. No i jeszcze jest takie, są rozliczenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj około 23 tysięcy złotych gmina otrzymała z tytułu rozliczeń związanych z budową drogi ekspresowej. To tak pokrótce większość tych wydatków dokładnie może tam wskazać później ewentualnie omówić. Zaopiniowano pozytywnie także projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i omówiono korespondencję, która wpłynęła do komisji. Przede wszystkim dotyczyła ona wniosków budżetowych na kolejny nadchodzący rok 2023. No i tutaj komisja jakby ten temat skierowała do pana burmistrza przygotowującego projekt budżetu na nadchodzący rok. Oczywiście te wnioski będą też przedmiotem dalszych obrad komisji w trakcie uchwalania budżetu na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do kolejności, które komisje jeszcze się spotykały. Komisja Skarbowa mówi petycji, tak? To bardzo proszę o przedstawienie informacji. 16 września w dniu dzisiejszym odbyły Dobrze, dziękuję bardzo. To chyba wszystkie posiedzenia komisji, które odbyły się pomiędzy ostatnimi sesjami. Dobrze, w takim razie, czy są jakieś pytania, uwagi do tych informacji, które zostały przedstawione? Nie widzę, wobec tego możemy przejść. Kolejny punkt porządku obrad i w kolejnych punktach mamy przyjęcie protokołów z trzech sesji tak naprawdę, bo dwie w trybie nadzwyczajnym były zwoływane. Tak więc według kolejności w punkcie trzecim jest to przyjęcie protokołu z obrad 48 sesji Rady Gminy. Czy jakieś uwagi są tego protokołu? Nie widzę, więc możemy przejść do zatwierdzenia. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem protokołu z obrad 48 sesji Rady Gminy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za przyjęliśmy protokół z obrad 48 sesji Rady Gminy. Punkt czwarty jest to protokół, przyjęcie protokołu z obrad 49 sesji Rady Gminy. Czy jakieś uwagi są? Nie widzę, wobec tego możemy przejść do głosowania. Przyjęcie protokołu, bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie protokołu z obrad 49 sesji Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy protokół z 49 sesji Rady Gminy. I punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad 50 sesji Rady Gminy. Rozumiem, że możemy przejść do głosowania. Nie mam uwag. Wobec tego proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 50 sesji Rady Gminy? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zatwierdziliśmy protokół z obrad 50. sesji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu 6. Jest to sprawozdanie wójta z działalności między sesjami i oddaję głos panu wójtowi. Bardzo proszę o przedstawienie informacji. Panie przewodniczący, szanowni państwo, sprawozdanie z pracy wójta od 31 sierpnia do 4 października bieżącego roku. Ja chciałbym tak na wstępie podziękować państwu radnym wszystkim za to, że kiedy odbywały się te nadzwyczajne sesje Rady Gminy zwoływane za moim pośrednictwem, to państwo w pełnym składzie uczestniczyliście w tych sesjach. Te sesje, jak państwo doskonale wiecie, były podyktowane tym, że chcieliśmy wprowadzić środki finansowe, które wpływały z Urzędu Wojewódzkiego, czyli generalnie te środki między innymi na dodatek węglowy, żeby jak najszybciej można to było wypłacać naszym mieszkańcom. Ale przechodząc do sprawozdania, 31 sierpnia odbyłem spotkanie w Centrum Spotkania Kultur w sprawie konferencji dotyczącej transportu kolejowego, która była 24-25 września u nas. I to były sprawy organizacyjne, ponieważ Centrum Spotkania Kultur było współorganizatorem tej konferencji wspólnie z Gminą Mierzwica Duża i Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych. 1 września uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Szeszkowicach z tego względu, że akurat od 1 września objęła funkcję nowa pani dyrektor, pani Ewa Dębińska i chciałem właśnie uczestniczyć w tej inauguracji roku szkolnego. Również tego dnia spotkałem się z panią dyrektor Szkoły Podstawowej Sobieszczana. Kwestia dotyczyła funkcjonowania szkoły. 2 września mieliśmy spotkanie z panem prezesem przedsiębiorstwa powołanego na Łęcz. Jak zwykle te kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa naszej spółki komunalnej, a chodziło przede wszystkim o kwestie związane z drogami tak naprawdę. Również i tutaj dwa zdania, bo spotkałem się z prezesem innego klubu, z GKS-em, z prezesem Orionu. Muszę tutaj powiedzieć, że to spotkanie było podyktowane tym, że my żądamy od wszystkich podmiotów za pierwsze półrocze tak naprawdę takiego sprawozdania wstępnego z realizacji zadań, które były w trybie tutaj konkursowym. I muszę powiedzieć, że mamy tutaj szereg uwag do pana prezesa, do funkcjonowania i do sposobu rozliczania i zwróciliśmy uwagę w takich już no, dosyć informacjach bardzo szczegółowych, na co należy zwrócić uwagę, ponieważ to wszystko są pieniądze publiczne, które podlegają kontroli, transparentności i tutaj no niestety pan prezes jak gdyby uświadamialiśmy, że takie właśnie działania tylko i wyłącznie są przez nas akceptowane. Również tego dnia uczestniczyłem w zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa Sobieszczany, które odbyło się w szkole podstawowej. Tematem, no wiadomo, podział funduszu sołeckiego. 11 września były dożynki wojewódzkie w Radawcu Górze, którym tutaj też i z panem przewodniczącym, panem wiceprzewodniczącym i jeszcze delegacjami dożynkowymi wieńcowymi z terenu naszej gminy byliśmy. No, uroczystości były jak zwykle o skali wojewódzkiej bardzo takie, które obejmowały całokształt, natomiast niestety nie dopisała pogoda. Krótko mówiąc, było deszczowo, zimno i wiecznie, więc to zdecydowanie wpłynęło na frekwencję i na oprawę tych dożynek. 12 września też spotkałem się z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Szeszkowicach Dużych w sprawach organizacyjnych. Chodziło o to, że no tutaj dwóch nauczycieli
przesłana dla poratowania zdrowia i tutaj zastanawialiśmy się nad tymi właśnie kwestiami, głównie na pani dyrektor, jako nowej pani dyrektor w kwestiach związanych z organizacją pracy szkoły. Później była ta 49. nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Byłem też w biurze poselskim w Lublinie z zaproszeniem na tą konferencję w biurze poselskim pana ministra edukacji i nauki, pana profesora Przemysława Czarnka. Spotkałem się również w urzędzie marszałkowskim, bo zazwyczaj staram się wykorzystywać te wyjazdy do Lublina, to już gdyby w takim szerszym kontekście, żeby też różne sprawy też poruszyć, które dotyczą. I tutaj chodziło o kwestie związane między innymi z tymi informacjami o naborze, który kończy się 14 października na tak zwane Wodkany, więc tutaj chciałem zasięgnąć jeszcze dodatkowych informacji. I też spotkałem się z panem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gnieźnicy Dużej. Celem tego spotkania było też omówienie, ponieważ część tej konferencji, głównie jeśli chodzi o poczęstunek, odbywała się w szkole tutaj podstawowej i z panem dyrektorem ustalaliśmy pewne sprawy związane z logistyką tej konferencji. Również brałem udział w spotkaniu konsultacyjnym LGD Kraina wokół Lublina, tutaj GOKSiR-ze, dotyczącym tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027. To spotkanie odbywało się w godzinach popołudniowych. Niektórzy z państwa sołtysów i radnych brali udział w tym spotkaniu. 13 września udział w 5. posiedzeniu Rady LOM, które się odbyło w ratuszu miasta Lublina. Ono było poświęcone tak naprawdę kwestiom związanym z funkcjonowaniem LOM-u i tymi programami, które chcemy realizować. 14 września spotkanie z wykonawcą drogi w Strzeszkowicach Dużych. Tutaj mamy pewien problem, który już właściwie tak naprawdę będzie rozwiązany, ponieważ naszym zdaniem jakość tej drogi jest niezadowalająca i dlatego też chcemy potrącić jakby wynagrodzenie i dokonać tak zwanego zastępczego wykonania. Chodzi po prostu o to, że skoro ułożymy jakieś pieniądze, mamy dofinansowanie, to żeby po prostu jakość tej drogi była niebudząca wątpliwości. Również byłem w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie. Chodziło o kanalizację w Gnieźnicy Dużej, ponieważ mamy tutaj w Gnieźnicy Dużej kwestie takie, które są związane z brakiem jeszcze podłączeń mieszkańców naszych do kanalizacji. Nie ma żadnych w zasadzie przeszkód, a mieszkańcy do tej pory się nie podłączyli. Będziemy wpływać, za chwilę będziemy wysyłać pewne pisma, które będziemy wskazywać konieczność podłączenia się do kanalizacji i aspekty prawne z tym związane. 15 września została podpisana umowa z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Krężnica Jara. Jak państwo pewnie wiecie, jest to inwestycja, która w znacznej części została dofinansowana z programu rządowego ze środków z Polskiego Ładu. Byłem również w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. To kwestie związane właśnie z takimi gdyby zapytaniami związanymi z programami, których my jako gmina zamierzamy uczestniczyć, zamierzamy w nich aplikować, aby pozyskiwać dodatkowe środki. Również po południu było posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz,
Niżnicy Dużej Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty takie, nazwijmy, zakupowe przedstawione przez pana prezesa. Między innymi chcemy zakupić urządzenie, które będzie podcinało gałęzie przy naszych drogach gminnych. Będzie to urządzenie, gdzie będzie można jeszcze montować inne przystawki. I chcemy rozszerzyć działalność naszej spółki komunalnej na, to jest tak naprawdę utrzymanie zieleni z 7 miesięcy do 12, czyli w tym okresie, kiedy nie ma wegetacji, żeby te podcinki były dokonywane. Tutaj są zgłaszane na zebraniach sołeckich przez państwa radnych postulaty dotyczące właśnie przejezdności, szczególnie dużych maszyn rolniczych, i chcemy właśnie takie urządzenie zakupić. Wiem, że jest tutaj pan prezes i myślę, że jeżeli będą jakieś zapytania, to pan prezes tą moją wypowiedź rozszerzy. Kolejny wyjazd do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego również w kwestiach związanych tym razem z przekazaniem dokumentów, jak również wyników kontroli. Mieliśmy kontrolę dotyczącą dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. No, muszę powiedzieć, że wypadła bardzo dobrze. Była kontrola taka dosyć szczegółowa, łącznie z dokumentacją fotograficzną tych dróg, które wykonujemy. Byliśmy jak gdyby, dlatego ta kontrola była właściwie u nas, ponieważ no i jesteśmy tą gminą, gdzie tych dróg z tego programu zostało wykonane bardzo dużo. W związku z tym no, kontrola miała jak gdyby na celu zapoznanie się, jak wyglądają te drogi, które wykonywaliśmy. Nie wszystkie były kontrolowane, w ten sposób było skontrolować wszystkich, ale kilka było. Również było też posiedzenie Rady Nadzorczej. Przepraszam, bo ja tutaj dwa razy to jeszcze powtórzyłem, także 16 było wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Komisji Skargi i Wniosków. Tutaj pani przewodnicząca też się do tego odnosiła. 19 również z panem prezesem dyskutowaliśmy nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem naszej spółki komunalnej. Przygotowania też do sezonu zimowego. Już została zakupiona sól i piasek. Chodzi o to, że też chcemy zlecić zarządzeniem naszej spółce w prawie, w całej części naszej gminy usuwanie śliskości i odśnieżanie tylko w dwóch częściach, czyli tej południowej Sobieszczany i Krężnica Jara, chcemy skorzystać z podmiotów zewnętrznych. Również tego dnia było zebranie wiejskich mieszkańców sołectwa Krężnica Jara, w którym uczestniczyłem. 20 mieliśmy taką delegację z powiatu, z panem sekretarzem, dyrektorem Wydziału Rozwoju i Współpracy oraz dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w starostwie w mieście Lublin. Tu jest pomyłka w Lublinie, czyli z miasta Lublin. No, państwo są, miasto Lublin jest zainteresowane współpracą w zakresie lokowania różnych inwestycji na terenie gminy Nierzbica Duża. Chodziło też o, dyskutowaliśmy na temat działek czy gruntów, które ewentualnie pod taką działalność mogłyby być przeznaczone. Tak samo było spotkanie z prezesem zarządu firmy Lawit w sprawie inwestycji w Strzeszkowicach. Ci państwo zakupili już tutaj nieruchomość i chcą również lokować swoją tutaj działalność gospodarczą. Również spotkanie z dyrektorem szkoły podstawowej w Nierzbicy Dużej. Również kwestie poruszane dotyczące organizacji pracy szkoły, jak również tej wspomnianej konferencji. Też byłem w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Kwestie dotyczące właśnie tych programów jeszcze z poprzedniej perspektywy, z perspektywy
2014-2020. Złożyliśmy wnioski na dwie drogi. Czekamy na końcowe rozstrzygnięcie na ulicę Cichą i drogę w Trojeczkowicach. Też uczestniczyłem po południu w zebraniu wiejskim mieszkańców Sołec Mierzyca, duża część pierwsza i część druga. 21 było spotkanie z całym zarządem klubu sportowego Orion. Tak jak powiedziałem, najpierw było z panem prezesem. Mamy wrażenie, że pan prezes jak gdyby być może naszym zdaniem, to wydaje się raczej słuszne, żeby przekazać całemu zarządowi powagę tej sytuacji dotyczącej rozliczenia, bo na koniec roku będzie klub musiał się rozliczyć i chcemy uniknąć jakichś takich komplikacji, chcemy wspierać nasze kluby sportowe, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby te rozliczenia były prawidłowe i dlatego postanowiliśmy uzmysłowić to całemu zarządowi klubu sportowego Orion, jaka jest sytuacja. Też spotkanie z panią dyrektor w Strzeszkowicach, nadal to kwestie dotyczące też organizacji pracy. Wydaje się, że już tam wszystkie kwestie weszły na jakieś dobre tory, ponieważ szkoła ma odpowiednie zabezpieczenie, jeśli chodzi o zastępstwo w przedmiotach wszystkich, czyli tej edukacji wczesnoszkolnej i chemii, i przedmiotach, i języku angielskim. Także szkoła pracuje normalnie. 22 było spotkanie z panią dyrektor Goksiru. Kwestia organizacji tej konferencji, jak gdyby dopinanie i uszczegółowienie poszczególnych zadań. 23 mieliśmy takie nagranie w telewizji lubelskiej dotyczące właśnie tej konferencji. To był w tym poranku między Wisłą a Bugiem. Też później spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, również dotyczące właśnie tych naszych inwestycji. Było później spotkanie, a właściwie to była wideokonferencja z panem wojewodą lubelskim. Ta wideokonferencja była poświęcona dwóm kwestiom. Przede wszystkim to były kwestie związane z rozliczaniem środków, jeśli chodzi o tak zwane 40+ przez gminy, jak również kwestią związaną z rozdysponowaniem jodku potasu, tych tabletek, które już chciałem tutaj, bo te wideokonferencje pozostałe też tego dotyczyły, zostały zmagazynowane na terenie gminy Miedźmicy Różej. Jest odpowiednia logistyka ustalona, telefony kontaktowe i podział tych tabletek. Jeżeli by takie ewentualne na sytuacja zaszła, rozdysponowania jodku potasu, to mamy 13 punktów na terenie naszej gminy wydzielonych. Jeżeli będzie taka konieczność, to pan wojewoda jak gdyby sugerował, żeby w tej chwili po prostu jeszcze jak gdyby na tym etapie logistycznym tylko pozostać. Jeżeli będzie potrzeba, to będziemy takie działania uruchamiać. Oby takich działań nie potrzeba nam było uruchamiać, ale staramy się do tych również działań być przygotowani. Zebranie wiejskie też w Strzeszkowicach, trzech SOR, Strzeszkowice pierwsze i drugie, i Strzeszkowice małe. 26 było zebranie Sołectwa Mierzwica Kościelna, część pierwsza, na którym uczestniczyłem. 27 spotkanie na drodze, droga ulica Spółdzielcza Warszawiaki do granicy z gminą Morzechów. To jest nasza inwestycja wspólna gminy Mierzwica Duża i powiatu, chociaż powiat jest zarząd dróg powiatowych w
Dobrzycach jest inwestorem, ale my również partycypujemy w tych wydatkach. No i też chcemy, żeby ta droga nam jak najlepiej służyła. Również udział w 50. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. No i po południu wieczorem zebranie wiejskie w sołectwie Załucze. 29. Spotkałem się z panem starostą lubelskim, panem Zdzisławem Antoniem, pan starosta był u nas w urzędzie. Spotkanie było poświęcone właśnie realizacji zadań drogowych i naszej partycypacji w tych drogach. Po południu była wideokonferencja z panem wojewodą i rektorem UNCS-u na temat lider zarządzania kryzysowego. Sprawy bieżące, a głównie chodziło o to, że UMCS uruchamia studia podyplomowe dotyczące zarządzania kryzysowego. Była też pani dziekan Wydziału Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, która przedstawiała te studia podyplomowe, które są studiami dwusemestralnymi, zachęcania gminy do tego, żeby delegować pracowników na te studia. 30. mieliśmy spotkanie z panią dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwicy Dużej, znaczy moje spotkanie, cel tego spotkania, omówienie rozdysponowania środków związanych z dodatkiem węglowym i nie tylko. Ponieważ zleciliśmy OPS-owi również, żeby te inne nośniki energii, również te dodatki były prowadzone przez OPS, skoro dodatek węglowy, to i na inne media również. Też ta wideokonferencja z panem wojewodą związana z dystrybucją środków potasu na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowe też informacje są, jak państwo chcecie się zapoznać, na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wczoraj pan wojewoda miał konferencję i tam jest też relacja. Są ulotki na wypadek wystąpienia jakiegoś stanu zagrożenia. My też będziemy, jeżeli będzie taka konieczność, te ulotki przekazywać. Trzeciego spotkanie z panią dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Niedźwicy Dużej dotyczącej funkcjonowania CUW-u. Chodzi o też kwestie finansowe. No i wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich, w którym uczestniczyłem. No i dzisiaj krótkie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. No jak zawsze ten czas był również poświęcony na spotkania z radnymi, z mieszkańcami gminy. Tych spotkań zawsze jest sporo, szczególnie w takim okresie jesiennym, kiedy mieszkańcy jakby mają więcej potrzeb, które akurat chcą monitorować. I to czynią, więc w miarę możliwości odpowiadamy, spotykamy się z mieszkańcami, czy ja, czy pan wicewójt, żeby te kwestie wyjaśniać i starać się te problemy rozwiązywać. Z mojej strony to tyle, panie przewodniczący. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie. I pytania do państwa radnych. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Pan wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Ja tylko krótkie zapytanie, bo wspomniał pan wójt w swoim sprawozdaniu o firmie Krawit. Chciałem tylko tak zorientować, czy to jest firma zajmująca się branżą maszyn rolniczych? Przepraszam. Nie wiem, czy do końca tutaj pani, która sporządzała tą notatkę, dobrze to ujęła, ale to były
chyba takich, no jakichś urządzeń. Tak. Czy jeszcze jakieś pytania do tego sprawozdania pana wójta? Nie widzę, bo z tego rozumiem, że możemy przejść do kolejnego punktu. Znaczy tam też kwestia maszyn gdzieś była poruszona. Wolne wnioski, oświadczenia radnych. Daję głos państwu radnym, jeśli jest taka wola. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie porządku obrad? Jak również państwa sołtysów zachęcam do zadawania pytań. Nie ma chętnych. Państwo sołtysi również. O, to może sołtys Juszka w pierwszej kolejności. Panie Przewodniczący, wczoraj miało się odbyć przetarg na budowę drogi ulicy Przemysłowej. Czy się odbył? Jeśli tak, to kiedy to ruszy? Tak, panie sołtysie, wczoraj nastąpiło otwarcie przetargu. Minęły dwie oferty. Te oferty są badane i czas realizacji jest chyba 40 dni, 47 tutaj mi pan wójt odpowiada. Jedna oferta jest w granicach, którą posiadamy środki finansowe, druga jest powyżej, ale obydwie badamy. Inwestycja będzie na ulicę Przemną zakończona w tym roku, myślę, że w miesiącu październiku. Ponieważ inwestycja nie jest taką inwestycją skomplikowaną, nie ma tam żadnych obiektów inżynieryjnych. To jest długość około 400 metrów. Nie jest to inwestycja, nazwijmy to, skomplikowana. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Czyli tak, rozumiem, że... Tak, droga będzie z pewnością wykonana. Będzie wykonana. Ta droga mamy już po przetargu. Pani sołtys jeszcze, bardzo proszę. Otrzymałam telefon od mieszkanki, że w związku z tą przebudową drogi tej powiatowej zostało zdjęte lustro przy mleczarni, tam przy przejściu do szkoły. I że takie są utrudnienia tam z wyjazdem z tego dołu. I czy ewentualnie, czy na czas tych robót by mogło być zainstalowane na tym budynku, takiej tej starej mleczarni. A druga sprawa jeszcze do prezesa, do tej drogi od krzyża koło mnie do w stronę Kuremi tej Łożeków. No są takie dwa, bo tam troszkę gruz, żeby jedzie mieszkańcy, ale to jest nadal nieprzyjazna droga. Jakby to, ja widziałam, że ta zależność to była z równiarka. Może to by załatwiło jak ta, bez kosztów, bez kamienia. Cokolwiek, ten jeden duży odcinek. Pan jeździ na LNG, ja widzę samochód, tylko nie wiem kto, czy prezes, czy kierowca, ale nie wiem jak tam jest to ominę. Tyle, dziękuję. Czy ja może odpowiem pierwszy, bo jeśli pan przewodniczący pozwoli. Droga jest nadal w budowie i to wspomniane lustro, jeżeli zostało zdjęte, to prawdopodobnie z tych przyczyn związanych z budową tej drogi. Pani sołtys pewnie tam doskonale widzi jako baczny obserwator. To oczywiście są tam chodniki po jednej i po drugiej stronie, po okolicach tej tak zwanej mleczarni, bo tak to w języku naszym lokalnym można rozumieć. I ten wyjazd, jeśli chodzi, prawdopodobnie to lustro będzie tam nadal funkcjonować. Natomiast proszę pamiętać, że jeśli chodzi o między innymi to lustro i wszystkie znaki, które tam będą, są uwzględniane również przy organizacji ruchu. I dopiero jak ta organizacja ruchu będzie już jak gdyby cała zapewniona, czyli krótko mówiąc będą te znaki, droga będzie oddana do użytku. Tam są znaki, gdzie wskazują, że są roboty drogowe, więc na chwilę obecną no proszę jakoś też mieć uwagę i staranie i też uczulać mieszkańców, żeby po prostu mieli też baczenie na to, że jest prowadzona inwestycja. My nie ograniczamy jak gdyby ruchu, chociaż dzisiaj jak chciałem przejechać na tej drodze, były zamontowane światła.
i nie mogłem, to znaczy mogłem przejechać, ale bardzo długo, bardzo wolno się te światła zielone, czerwone się zmieniały i w końcu no, zrezygnowałem, także wycofałem się po prostu. Także tam są, tak, tam są też światła, w związku z tym proszę, proszę bardzo też na to uczulić mieszkańców. Pan prezes chciał odpowiedzieć, tak? Tak, chciałem odpowiedzieć, że rzeczywiście staramy się na bieżąco monitorować wszystkie drogi, również tą drogę, zarówno osobiście, jak również z panem, i tam byliśmy na tej drodze i uzgodniliśmy, że w pierwszej kolejności będziemy zabezpieczali potrzeby naszych mieszkańców w zakresie dróg, przy których są budynki mieszkalne. Przy tej drodze nie ma żadnych budynków mieszkalnych, więc siłą rzeczy pani sołtys odrobinę cierpliwości, oczywiście równiarka w tym momencie jeździ, i również zajedzie na tę drogę, ale w odpowiedniej kolejności. Wszystkich dróg naraz nie jesteśmy w stanie po prostu zrealizować. W pierwszej kolejności remontujemy drogi, przy których znajdują się budynki mieszkalne. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Tylko 7 części pierwszej. Chciałem się zapytać, bo już było włożone kamień tutaj od Rybowej na Kuźniówkiorze skręca. Teraz jest taki ten dół, że żeby skręcić tylko na Kuźniówkiorze, zjechać na lewą stronę i minę ten do połowy jest dół, żeby można jechać. Czyli to jest możliwość jakiejś naprawy lepszej tego samego kamienia. Dobrze, dziękuję bardzo. No, prezes odpowie na to pytanie. Czy dysponujemy drugim łącznym łącznikiem? Akurat jeżeli chodzi o ten skręt, rzeczywiście tam mieszkańcy gdzieś tak przycinają ten zakręt i to jest największy problem. My możemy dokonać tam po prostu takiej naprawy w formie kamienia. Nic poza tym, żadnej masy nie możemy tam. Tym bardziej, że to pas, tak naprawdę jest to pas, pas drogowy, chociaż jedna i druga droga jest i Lipowa, i tutaj Piłsudskiego jest inna, ale no po prostu no nie ma możliwości, żebyśmy tam uzupełnili jakąś masę. Możemy uzupełnić to kamieniem i to zrobimy, jeżeli i robimy to na bieżąco, znam ten problem. Ja może uzupełnię pana prezesa. My ze strony urzędu chcieliśmy, na tym było akurat panie sołtysie, rozmawialiśmy na zebraniu sołeckim, także tutaj jest pewne powielenie tych informacji, ale przekażę je. Chodzi o to, że chcieliśmy tej naprawy dokonać asfaltu. Niestety na tak drobne naprawy w tym okresie czasu, kiedy jest jak gdyby apogeum, kiedy firmy są w pełni obciążone budową dróg i terminami, żadna z tych firm drogowych no niestety nie chciała uszczuplić swojego cennego czasu, jak określają, żeby można było remont tego skrzyżowania, tego zakrętu między ulicą Lipową a ulicą Piłsudskiego jak gdyby naprawić, tylko doraźnie tłuczniem może być to naprawione, ponieważ pomimo naszych zapytań w kategoriach remontu tego elementu drogi, no niestety odmówiono. Być może później wszyscy mówią, że nie teraz, bo mają nową pracę. No tak to wygląda. Dziękuję panu wójtowi za to wyjaśnienie. Ja myślę, że starania będą kontynuowane, żeby pozyskać tego asfaltu i jest pewnie więcej takich miejsc. Asfalt jest, tylko chodzi o to, żeby ktoś zechciał fachowy to położyć, no bo niestety my nie dysponujemy takim sprzętem. Rozumiem. No to jest przyszłość naszej spółki, żeby wyposażyć może kolejny jakiś sprzęt umożliwiający łatanie też asfaltem. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są z państwa radnych, państwa sołtysów, czy kogoś jeszcze z zebranych osób? Nie widzę. Rozumiem, że możemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzyżnica Jara na lata 2022-2027. Projekt był omawiany na Komisji Budżetowej i Gospodarki Komunalnej. Na wspólnym posiedzeniu opinia jest pozytywna. I pytanie do państwa radnych, czy jest potrzeba szczegółowego omówienia tego projektu? Nie ma. Pan mecenas chciałby jeszcze, pewnie jakaś poprawka. Jest drobna uwaga techniczna odnośnie tego projektu. Po pierwsze, dziennik ustaw wymaga aktualizacji. Jest wskazany błędny. I w paragrafie pierwszym zatwierdza się plan, nie, nie,
jest literówka. Jest pisany plan odnowy miejscowości Księżnica Jara, a powinno być plan. Rozumiem, że to jest autopoprawka pana wójta. Zgłoszona w tej chwili. Tożsama, tylko wyartykułowana przez pana mecenasa. Rozumiem. Czy jakieś uwagi z państwa radnych? Rozumiem, że możemy przejść do przegłosowania tego projektu uchwały. Bardzo proszę o głosowanie. Poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przyjęliśmy tę uchwałę. Podjęliśmy tę uchwałę. Kolejny punkt 9 jest to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krepsówka i Marianka na lata 2022-2027. To jest podobny projekt i też podobne uwagi. Podobne uwagi. Literówkę też są plany. Literówkę też są plany. Dziennik ustaw jest również. Czyli te same zmiany, które były w poprzednim projekcie uchwały. Czy jakieś pytania, uwagi są państwa radnych? Nie widzę, rozumiem, że możemy przejść do przegłosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy uchwałę w tym temacie. Punkt 10 jest to podjęcie uchwały za zmianę uchwały nr 12/56 z 19 roku Rady Gminy Wisadycza w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli. Projekt uchwały był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Skargi Wniosków. Czy są jakieś uwagi ze strony państwa rady, czy potrzeba jest omówienia szerszego tego projektu? Nie widzę, wobec tego rozumiem, że mogę zaproponować przejście do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy tę uchwałę. I zmieniliśmy regulamin egzaminu nauczycieli. Punkt 11 jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Niedźwica Duża Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. Projekt uchwały był opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Gospodarki Komunalnej. Czy jest potrzeba szerszego omówienia tego projektu? Nie widzę. Wobec tego rozumiem, że możemy przejść do przegłosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy tę uchwałę i przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ten temat był szerzej omówiony na komisji, więc państwo radni, którzy uczestniczyli, wiedzą, z jakiego powodu przystąpiliśmy do tego stowarzyszenia. Chodziło o pozyskiwanie środków. Chyba było uzasadnienie jeszcze w uchwale, dobrze. W uzasadnieniu, tak, jeśli państwo radni przeczytali, to jest. Kolejny punkt jest to punkt 12, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. I moje pytanie, czy jest potrzeba tutaj pana skarbnika, żeby pan skarbnik, może panie skarbniku, jeśli pan by tak w żołnierskich słowach przedstawił te zmiany. Więc dochody w wyniku zmiany rosną kwotę 321 800 zł. Z tego dochody bieżące kwotę 296 000 zł 523 46 groszy. Dochody majątkowe kwota 25 276 zł i 54 grosze. Z tego dochody ze sprzedaży majątku, to jest to rozliczenie właśnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad związane ze sprzedażą, a raczej odszkodowaniem za przejęte grunty przez Generalną Dyrekcję, grunty gminy oczywiście.
i to są te środki. Natomiast wydatki rosną o taką samą kwotę, ogółem 321 800 zł. Z tego wydatki bieżące rosną o wyższą kwotę 321 907 zł. I za to wydatki majątkowe spadają o 107 zł, więc bilans się zgadza. Zmiana. Główne wydatki, może od dochodu zacznę, to główne dochody rosną w dziale 700, rozdział 705, to jest 30 tysięcy złotych i to są odpłaty z obsługi w gospodarce komunalnej głównie. W dziale 700, rozdział 756-16 zwiększamy podatek od czynności cywilnoprawnych o 50 tysięcy złotych. W dziale 705 to 23 tysiące złotych, coś wspomniałem, to są te odszkodowania od generalnej dyrekcji. I największa kwota to prawie ponad 88 tysięcy złotych w dziale 756-16, paragraf 031, podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to jeszcze w dochodach może dodać, że wprowadzamy darowiznę dla szkoły podstawowej Krzyżyczy w Cyjawie w kwocie 60 tysięcy złotych. To na sumie jakieś darowizna jest celowana i dotyczy wydatków na sport głównie. I ona jest również po stronie wydatkowej wprowadzana. I to byłyby wszystkie pewne wydatki, dochody wprowadzane do budżetu. Natomiast wydatki to dział GLO 2801, to jest oświata i wychowanie, kwota 202 tysiące złotych przeszło. W dziale gospodarka nieruchomościami, dział 705, wprowadzamy wydatki w kwocie 129 tysięcy złotych. Dział administracja, wprowadzamy wydatek, to łącznie z przesunięciami około 90 tysięcy złotych. To w zasadzie byłyby główne dochody i wydatki wpływające na... Tak, może jeszcze dodać, że w wydatkach majątkowych przesuwamy 90 tysięcy złotych na zakup. To jest przesunięcie, czyli z zadania majątkowego przesuwamy na nowe zadanie majątkowe, zakup dwóch kotłów gazowych do budynku komunalnego na ulicy Brężyckiej. W zasadzie wszystkie takie ważniejsze zmiany, które tutaj się pojawiły. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy jakieś pytania ze strony państwa radnych odnośnie tych propozycji zmian uchwały budżetowej? Nie widzę. Tam nie mamy żadnych autopoprawek czy jakichś uzupełnień? Nie ma żadnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem, że jeśli ma pytań, to możemy przejść do przegłosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zmieniliśmy uchwałę budżetową gminy na 2022 rok i przechodzimy do kolejnego punktu 13. Jest to będzie uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ona jest konsekwencją tej uchwały budżetowej, którą przez chwilkę podjęliśmy. Czy jest potrzeba omówienia tego? Nie widzę, bez tego rozumiem, że możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy uchwałę i zmieniliśmy wieloletnią prognozę finansową. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Jest to punkt, o który rozszerzyliśmy dzisiaj nasz porządek obrad. I bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Skarg i Petycji o omówienie tego projektu uchwały. Na wspólnym posiedzeniu.
bardzo. I taki projekt uchwały o takim brzmieniu został zgłoszony do porządku obrad. Państwo radni możecie się zapoznać z treścią wersji elektronicznej. Czy są jakieś pytania? To bardzo proszę, pan mecenas chciałby zgłosić. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że 27 września został wprowadzony tekst jednolity ustawy z dnia 14 czerwca 1990 roku Kodeks postępowania administracyjnego, żeby to uwzględnić. Rozumiem, że to jest techniczna poprawka. Techniczna, merytorycznie. Nie wymagająca autopoprawki. Rozumiem, że pani przewodnicząca też przychyla się do takiej sugestii, że to jest techniczna poprawka. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, jeśli nie widzę głosów w dyskusji, to rozumiem, że możemy przejść do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z państwa, w takim razie proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały i stwierdzeniem, że Rada Gminy jest tylko niewłaściwa do rozpatrzenia tej skargi? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podjęliśmy przedmiotową uchwałę. Przechodzimy do punktu 15. Czy jakieś pytania, czy jakieś informacje, które państwo radni jeszcze chcą przedstawić? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 15. To zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 51. sesji Rady Gminy i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu radnym za obecność. Państwu sołtysom i pozostałym osobom, panu burmistrzowi.